Cześć, siemanko, witam was w kolejnym vlogu. W dzisiejszym filmie uprawa pod kukurydzę. Zestaw znany jak z tamtego roku, Krystal 160 i agregat 4,2 metra. Tam oddali, tata sieje Ursusem 912 i siewnikiem Conskilde czterorzędowym pneumatycznym. Więc tak, uprawiamy trzecim biegiem polowym. Nie wiem jaka prędkość, nie powiem wam. Szczerze mówiąc, susza i to wielka. Zresztą jak widać, nic nie widać. Nie padało z 3 tygodnie, albo w sumie to może nawet miesiąc. Był u mnie tutaj Jasiu, ale poszedł. Z racji takiej, że jakąś umowę od motoru będzie spisywał, więc no. Jak widać, pola powiększane. Tutaj mamy taką glinę margiel, w sumie, bo to nie jest glina, margiel. Tam kawałkiem piach i znowu margiel. Także no, ciężkie pola do uprawy, w sumie, tak do porozbijania tych brył wszystkich. Oczywiście na glinie dajemy sobie na EHR-ze, na podnośniku, głębokość na 0, czyli że nam maksymalnie jak jest ustawione. No tam na śrubie już nie wiem jak jest ustawione, nie pamiętam z jaką głębokością. A na piasku dajemy tak na 5. Na 5 dajemy. Dobra. No i co, i lecimy, nie? Ogólnie nie patrzcie na to, że jest krzywo, bo naprawdę staram się jeździć jak najprościej, ale z racji takiej, że no nic nie widać za agregatem, ani czasami przed ciągnikiem, to no nie wiem czy jadę dobrze, w miarę równo czy nie. Tu się obejrzę, to znowu coś, wiecie. Wiecie jak to jest, uchylę sobie okna, bo duszno się tu robi. No i tutaj jak widać trochę piasku, to dajemy na EHR-ze na 5. Mam nadzieję, że to wszystko widać w miarę. Czekajcie. O, dobra, może teraz będzie lepiej. O. Dobra, poświęcę się dla was i trochę upale posiedzę. Dzisiaj mamy 25 kwietnia. O, 24 stopnie na dworzu było. Także no tu w ciągniku ciężko jest wytrzymać, bo nawiew jest, ale no słaby. A okno jak się pootwiera, to znowu leci pełno burzy. Odmiana jaką dzisiaj sialiśmy, to była Luigi. Na dniach przyjdzie nowy aparat, no nowy, no. No nie taki nowy, po prostu kupiony w dobrej cenie, używany. Więc polecimy z jakimś filmem pod muzykę w niedługim czasie. Może się przejadę na gospodarstwo tam do dziadków i tam też się nagra siew kukurydzy, bo tam z tamtych maszyn właśnie na tamtym gospodarstwie widać, widzicie tylko 12-24, a było dużo nowych nabytków w zeszłym sezonie. W zeszłym sezonie, dlatego no, trzeba by wam je pokazać. Między innymi nowy Zetor Fortera 120 KSX, którego widzicie częściej na zdjęciach. No i tam
No dużo, dużo maszyn, no, nowy agregat agromaszu, także może się nagra jakiś film. Obiecuję tak na 50%, bo z tego co słyszałem, obiło mi się o uszy, bo w poniedziałek wracamy do szkoły. Zobaczymy co się uda nagrać, no bo jak po szkole to wiadomo, że nie będzie za dużo czasu, bo jak wracam o 16. Nim zjem i w ogóle i pojadę 12 km, to akurat już może będą mieli zasiane część, bo tam na tym, na właśnie dziadku siejemy tylko tam około 20 hektarów góry, co nie. Dobra, podnosimy, cięcie zrobiłem, chwilowe. Więc tak jak mówię, tam siejemy coś około 17 hektarów kukurydzy. A tutaj, jakby ktoś pytaliście, to jest około, no tam 80 parę hektarów też do zasiania. Po łubinu jest tam 18, no i 12 jest żyta. Dobrze, no. Dobra. Ogólnie no w miarę to robi ten agregat. Słyszę teraz, że łożyska są do wymiany tak samo. Wcześniej słyszałem, ale pewnie słychać teraz na filmie, że łożyska są do wymiany właśnie w tylnych wałkach, bo już piszczą. Akcji tej tutaj z krystala, z siewu kukurydzy będzie na pewno film też. Pod muzykę oczywiście już z aparatu. Także no, też możecie wyczekiwać. Nie wiem czy połączę te siew kukurydzy u nas razem, czy zrobię osobno tutaj to gospodarstwo i tamto. Zobaczymy. Bo w tym sezonie głównie chcę się skupić na... tutaj gospodarstwa. Nawóz jaki, może powiem jaki się, jaki wsypujemy do dozownika, do podsiewaczy. No to jest to fosforan biały i saletrzak. Pod korzeń było dawany mocznik i sól potasowa. W dawkach to nie pamiętam, jeżeli zapytam się taty, wam napiszę w komentarzu, w opisie, ale nie w tym filmie, tylko w następnym, czyli w tym co będzie pod muzykę. Dobra, no i ogólnie co, w tym vlogu to już by było na tyle, bo powiedziałem w sumie to co ważniejsze, nie ma co za dużo tutaj gadać, bo zacznę za chwilę głupoty wleść. Także co, jeżeli się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Trzymajcie się do następnych filmów. No i cześć!